Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku, w którym Szczecinec i dziennikarze będą rozmawiać o wydarzeniach ostatnich tygodni już tego roku. Moim gościem jest Ryszard Bańka, Radio Koszalin, Roman Wójcik, Telewizja Rzadko i Marcin Szydlik, portal Szczecinek. Na podsumowanie roku jeszcze przyjdzie czas, a ja mam taki jeszcze bieżący i troszeczkę rąbanki, że tak powiem brzydko, do omówienia, czyli finał głośnej sprawy wręczenia, czy też próby wręczenia plakatu z wizerunkiem obywatela w łapki. Obywatel w łapkę to taka rzeźba, która no, na razie powstała w formie projektu, którą w Szczecinku grupa inicjatywna chciała postawić. No i radni opozycji, pan Grobelny, pan Pawłowicz, chcieli ten plakat burmistrzowi wręczyć. Burmistrz uznał, że to jest pomówienie go o czynności jakieś korupcyjne, łapownictwo, skierował sprawę do sądu, wyrok wskazujący na karę grzywny, podanie wyroku do wiadomości publicznej. Utrzymał się też w sądzie okręgowym, no i teraz na święta radnym przyjdzie no, po parę tysięcy z kieszeni wyjąć. Czy waszym zdaniem takie polemiki na granicy powinny mieć miejsce w samorządzie? Marcin? No, trochę musi być takich kontrowersji, ale jeśli chodzi o samego tą rzeźbę, jeśli, no w cudzysłowie rzeźby niektórzy używają, bo to tak nie do końca jeszcze wiadomo, czy to rzeźba, czy nie. No, od początku było wskazane, że jest to jakiś, ma to być symbol łapówkarstwa. No, sam autor mówił, że to jest, mówił. Czy też jego tam partner w tym przedsięwzięciu, pan Gaszkowski, że to jest symbol nie tyle skorumpowanego, co urzędnika, który utrudnia życie, rzuca kłody pod nogi przedsiębiorcom, mieszkańcom. Dokładnie. I no, jeśli taki plakat się wręcza urzędnikowi, no to daje się jednoznacznie do zrozumienia, że ktoś coś albo wie, albo podejrzewa, albo no, oskarża kogoś o... Czyli taki burmistrz miał prawo chyba troszkę obrazić się, może tak, ale żeby aż tak, że do sądu, no można to inaczej było odebrać. To był taki no, happening zrobiony przez opozycję. Ja nie wiem, no, burmistrz, jeżeli ktoś jest burmistrzem, zostaje burmistrzem, to powinien mieć taką grubą skórę i być odpornym no, do pewnego stopnia na jakieś tam ataki, czy właśnie takie akcje, jak miała miejsce wtedy na sesji Rady Miasta. Czy to było posądzenie łapówkarstwa? Nie wiem. No, pan Gaszkowski, bo on chyba był sponsorem tej rzeźby, zaprojektowanej przez pana Adamskiego. Tak, on też w jakiś sposób czuł się pokrzywdzony czy przez urzędników, którzy do dzisiaj chyba nie pozwolili mu tej kamienicy na rogu ulicy Koszalińskiej Zielonej oddać do użytku. I to był taki happening, może zwrócenie uwagi na to, że urzędnicy właśnie utrudniają, nie wszyscy oczywiście, bo podobno to się zmienia, ale że nieraz potrafią tak utrudnić życie, że trudno funkcjonować. No i być może, ale żeby tą sprawę kierować do sądu, ja nie wiem, czy pan Grobelny i pan Pawłowicz nie odwołają się do wyższej instancji, nie wiem, jak to wyrok jest prawomocny, to nie hamuje jego wykonania, można złożyć jeszcze, kasację. Czy do Sądu Najwyższego. No bo według mnie to jest troszeczkę no, wyrok za wysoki. Muszę się przyznać, że mi też wręczono to ten plakat tylko z autografami autora i z autografem autora. Nikogo. Nie, wręcz przeciwnie, powiesiłem go w biurze na środkowej ścianie. Fajnie się prezentuje wisi, tak? I taka pamiątka. Ja to inaczej troszkę wygrałem. Ja dostałem kalendarz, ale taki kalendarzyk. Wszyscy mamy pewne. Czyli coś tam zasugerowano może. Tak, ale czwarta władza też tam podobno jest oskarżana o to, że tam coś próbuje załatwić nielegalnie, to może to my też powinniśmy pozwolić. Nie, ale tak wracając jeszcze do tej sprawy. To było w formie happeningu rzeczywiście, ale przy tym padły zupełnie niepotrzebne słowa. A ponieważ sesje są rejestrowane przez dwie telewizje i później jest odbiór tej sesji bardzo szeroki, więc te niepotrzebne słowa chyba zaważyły na tym, że burmistrz spowodował zrobił po prostu. I gdyby nie te słowa, to podejrzewam, że tam nie byłoby do czego się przyczepić. Bo to nie pierwszy prezent dla burmistrza ze strony opozycji, wcześniej prawda? Wcześniej dostał album z matką Teresy. No dokładnie, także... Znaczy, ja jestem zwolennikiem generalnie
ostrej wymiany poglądów. Ale zawsze jakaś granica powinna być zachowana. A tu niestety, ale no, tą granicę no, wyznaczył tym razem sąd. Każdy ma prawo dochodzić, jeżeli no, trochę panowie przegięli, wydaje mi się. Którzy panowie? Panowie Grobelny i Pawłowicz. Po prostu użyli zupełnie niepotrzebnych słów, bo z tego co pamiętam, to w akcie oskarżenia właśnie były cytowane niektóre słowa i to chyba zaważyło na tym, że... Ale jeśli już mówimy o takich ostrych słowach, to burmistrz na ostatniej znowu sesji nawiązał do tej sprawy i też takie ostre, może nie ostre, ale nieładne słowa użył w kierunku że zupełnie radnego Grobelnego. Tak, a mówisz o tym... O tej zrzutce, tak. O tej zrzutce, żeby zrobić dla radnego Grobelnego, no, ponieważ on... Wyjaśnijmy, jeżeli ktoś nie słyszał, nie widział, nie czytał. Powiedział pan burmistrz, że w czasie tego procesu no, pytany o dochody pan Grobelny, dodajmy lekarz, tak, okulista, powiedział, że ma 700 zł dochodu miesięcznie. Nie wiem, może rzeczywiście... No, pan burmistrz chyba zainspirowany zrzutką na Mateusza Kijowskiego, byłego lidera KOD-u chyba. Tak, jakby tak przejrzeć oświadczenia majątkowe niektórych radnych w mieście, też byśmy parę kwiatków ciekawych znaleźli. Od tego są urzędy skarbowe, żeby prześwietlać, czy ktoś przetędnie się... No ale takich spraw, na sesjach nie powinno się poruszać. Tu się z tobą takich powiedzmy intymnych. Świątecznej atmosferze. Na koniec życzenia. No radny, jak ktoś zostaje radnym, to musi się liczyć z tym, że jego no, świadczenia majątkowe... No burmistrz też powinien być odporny na takie... I tak dalej. Także... No, świątecznie się nie zrobiło w każdym razie. Lekka przesada. Drugi temat. Dzięki panu Dariuszowi Trawińskiemu, to jest taki pasjonat historii lokalnej. Między innymi bardzo, bardzo się angażuje w upamiętnianie, odnajdywanie śladów pamięci na cmentarzu szczecineckim. Inicjuje różne akcje związane ze sprzątaniem starych nagrobków dawnych mieszkańców Szczecinka. Udało mu się dotrzeć, pozostanie tego słodką tajemnicą jak, w każdym razie znalazł na jednej z posesji w Szczecinku macewę. Macewa to jest tablica nagrobna żydowska z cmentarza z Kierkutu, prawdopodobnie szczecineckiego, no bo niewiele tych cmentarzy... nie wiadomo, może skądś przywieziony. Tak, dokładnie, nie wiadomo, ale no zakładajmy, skoro w Szczecinku to, że pochodziło ze szczecineckiego cmentarza. Macewa jest już, powiedzmy, jeżeli to będzie ze Szczecinka, to będzie druga ocalała z tej nekropolii w Szczecinku. Tych śladów bytności społeczności żydowskiej w Szczecinku jest wbrew pozorom sporo. Wbrew pozorom sporo, ale one są niewidoczne, bo na przykład ty wiesz, my wiemy, że tu była synagoga, tam gdzieś był dom żeński, tam gdzieś była rzeźnia rytualna czy coś takiego, ale przeciętny mieszkaniec Szczecinka nie ma o tym naprawdę zielonego pojęcia. I poza tą macewą, która do tej pory znajdowała się na dziedzińcu muzeum, to praktycznie nie było żadnego śladu. Nawet Kierkut nie był oznaczony. Na Kierkucie też nie było żadnej tablicy, że tu jest miejsce, gdzie na przykład spoczywają szczecineccy Żydzi, że tu, czy tu znajdował się cmentarz żydowski. Że część tego cmentarza i dawna kaplica pogrzebowa jest we władaniu ewangelików. Uważam to też jakiś tam, to chyba tak nie powinno być mimo wszystko. Jednak kiedyś tutaj Żydzi stanowili ogromny odsetek ludności. Zresztą tu w Szczecinku był chyba pierwszy w Europie. I bardzo aktywni byli. Tak. Zresztą tu w Szczecinku chyba był pierwszy w Europie pogrom Żydów. To było w połowie XIX wieku. Żydów, pogromów żydowskich naprawdę w Europie byśmy ale wtedy, sporo. Wtedy, spłonęła synagoga, ta poprzednia. Także tu wiele się działo, jeżeli chodzi o społeczność żydowską. No teraz jest cicho. Poza tą jedną tablicą na budynku internatu praktycznie żadnego śladu nie ma. No tak, jedna tablica. Nie wiem, ten cmentarz żydowski również powinien być w jakiś sposób to miejsce oznaczone, chociaż tam nie wiem, czy tam jeszcze są jakieś szczątki. Były prowadzone. Dlaczego to jest tak pomijane, że tak jakoś na boku to Były prowadzone prace archeologiczne chyba. Ja pamiętam prace archeologiczne, jeżeli to nazwiemy pracami archeologicznymi, ja tam mieszkałem w pobliżu, jak budowano bloki na połowie lat 80. Bloki przy ulicy Wodociągowej przekopywano rury bodajże ciepłownicze przez to wzniesienie. To tam podobno kości walały się po całym osiedlu, po całym mieście wręcz. Pamiętam czaszka pod ratuszem dosłownie leżała. Jeden z moich kolegów jedną z tych czaszek do domu nawet zabrał, żeby go sumienie ruszyło i ją tam odniósł. No, były to rzeczy makabryczne, absolutnie nie powinny mieć miejsca poszanowanie. No, miejsca pochówku każdego wyznania jest chyba jakimś
wyznacznikiem naszej cywilizacji. To znaczy, że to powinno się zająć tym, żeby to uporządkować jakoś? Ale to gmina żydowska też powinna w tym jakiś sposób uczestniczyć. Swego czasu, czy jest, nie wiem czy jeszcze działa, ale była swego czasu komisja regulacyjna do uregulowania tych kwestii z gminami, z gminą wyznaniową żydowską, dotyczący zwrotu majątku żydowskiego. Też i takie były w Szczecinku kwestie. Tych nieruchomości około 9 w Szczecinku było, ale ciężko już je w tej chwili nawet często zlokalizować. Tam są jakieś nowe zabudowania, takie jak internat. A to nawet chyba kiedyś do Urzędu Miasta zwrócili się z takim pismem, tak? Tak. Kwestia cmentarza stanęła na tym, że czy jest możliwość ustalenia granic dawnego cmentarza żydowskiego i odniesienia jej do tej działki, którą mają ewangelicy. To nie jest trudne. Są przynajmniej 2-3 plany, które pokazują, gdzie ten cmentarz się znajdował. Ale cmentarz żołnierzy napoleońskich w jakiś sposób został upamiętniony, tak. Stoi tam i po piersie. Tam też wystarczyłoby tylko taką tablicę. Tak jest w Połczynie, na przykład jest Kirkut na skraju miasta i tam jest tylko tablica, że tu w tym miejscu znajdował się cmentarz żydowski. No bo taki prawdziwy cmentarz żydowski to mamy w okolicy wsi Popielewo, gdzie jest duży cmentarz. No a chyba najbardziej zadbany to jest w Świdwinie, gdzie po prostu odrestaurowano wręcz niektóre macewy, gdzie ponownie wytyczono alejki i tam opiekują się tym zielonoświątkowcy, żeby było śmieszniej. Jeżeli domagamy się, żeby poszanować nasze cmentarze na wschodzie na przykład, które mają różne problemy, żeby tam należycie wyglądać. Tak, tylko, że z tych żydowskich niewiele zostało, to jeszcze z okresu przedwojennego. Tym bardziej, że mówię, nie Polacy ponoszą winę za Holokaust i nie musimy się tutaj bić w piersi, że to my usuwaliśmy tutaj ślady obecności. Nie tylko Żydów, ale Niemców również. Jeszcze wrócę do tej tablicy na internacie przy 1 maja. Ona jest w tym miejscu posadowiony ten internet, gdzie była spalona mniej więcej, synagoga w czasie tej nocy kryształowej. No i ta tablica też tak. To jest też nasza wina. Nie do końca oddaje tą rzeczywistość. Tam nie jest napisane wyraźnie, kto dokonał spalenia tej synagogi. Tą treść starostwo ustalało z gminą wyznaniową żydowską. To po polsku i po angielsku jest. No tak. Ale i powiem, że to jest w ogóle efekt ugody między powiatem a gminą wyznaniową. Ale nie może być napisane, że nie wiem, spalenia i tam rzezi powiedzmy to dokonali, nie wiem, nacjonaliści, bojówkarze, ani słowa nie ma o tym, że dokonali tego po prostu Niemcy mieszkający tutaj na tych terenach. I to trzeba jasno pisać. Ja zresztą to powiedziałem w czasie tego spotkania, byli przedstawiciele gminy żydowskiej ze Szczecina i ta pani, nie wiem, czy ona była przewodniczącą tej gminy, czy przyznała mi rację, że nie ma takiej nacji jak, nie wiem, naziści, hitlerowcy, są Niemcy. No, i konkretni ludzie. Dokładnie. Tak. Miała tam nastąpić zmiana na tej tablicy, ale do tej pory nie ma. I tak takimi niewesołymi przemyśleniami kończymy ten nasz rok. Chciałem prosić Was też o życzenia dla mieszkańców Szczecinka, dla naszych czytelników, słuchaczy, oglądaczy. Ja Państwu życzę przede wszystkim zdrowia i pociechy z rodzin. Ja również dołączam się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego, byśmy się po świętach spotkali w dobrym zdrowiu i w dobrych humorach. Zdrowych i wesołych świąt. No i życzę takich świąt zimowych, chociaż takie chyba... Nie ma szans na to. Nie ma szans, a byłoby zupełnie inaczej, byłby inny nastrój. Ale na pewno spędzimy w rodzinnym gronie i będzie wspaniale. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. To ja tylko dodam samych dobrych wiadomości w nowym roku.